10 najlepszych niszczycieli na świecie. Miejsce 10. Projekt 956. Niszczyciele rakietowe projektu 956, określane też jako typ sowremienny, budowane były od początku lat 80. XX wieku w ZSRR, a następnie w Rosji. Okręty te powstały z myślą o zwalczaniu okrętów nawodnych przeciwnika i zapewnieniu obrony przeciwlotniczej. Miały być uzupełnieniem dla przystosowanych głównie do zwalczania okrętów podwodnych niszczycieli projektu 1155 Udałoj. Te niszczyciele są wyposażone w potężne uzbrojenie, w tym wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych, pocisków przeciwpodwodnych, pocisków przeciwlotniczych i artylerii. Wodowanie pierwszego okrętu miało miejsce w listopadzie 1978 roku, a wejście do służby w grudniu 1980. W 1996 roku dwa nieukończone okręty zostały zakupione przez Chiny. Przekazano je po ukończeniu w 1999 i w 2000 roku. W 2002 roku Chiny złożyły zamówienie na budowę dwóch dalszych nowych okrętów, z których pierwszych wodowano w 2004 roku. W chwili obecnej 8 niszczycieli tego typu pozostaje w składzie rosyjskiej marynarki wojennej. Okręty tego typu mają długość 156 metrów i wyporność 6200 ton. Miejsce 9. Typ Kolkata. Typ Kolkata, projekt 15A, to klasa niszczycieli rakietowych zbudowanych w technologii stealth dla marynarki wojennej Indii. Klasa obejmuje trzy okręty: Kolkata, Kochi oraz Chennai i są największymi niszczycielami używanymi przez indyjską marynarkę wojenną. Data oddania do użytku pierwszego statku tej klasy odbyła się w 2014 roku. Na indyjskich okrętach zastosowano wyrzutnie pionowego startu zarówno dla rakiet przeciwlotniczych, jak i przeciwokrętowych. Indie wybrały izraelski system przeciwlotniczy Barak 8 oraz rakiety przeciwokrętowe Brahmos. Są to pociski atakujące z prędkością około 3 machów, które można również wykorzystać do zwalczania celów na lądzie. Cechą charakterystyczną indyjskiego okrętu jest izraelski radar, którego 4 aktywne anteny ścianowe AESA są rozmieszczone na 4 ścianach masztu. Dzięki temu uzyskano taki efekt jak w okrętach Aegis, czyli możliwość dookólnego elektronicznego przeszukiwania przestrzeni przy nieruchomym systemie antenowym. Takie niszczyciele mają długość 163 metry i wyporność około 7000 ton. Miejsce 8. Typ Hobart. Niszczyciele rakietowe typu Hobart to niszczyciele Aegis Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej. Nowy typ niszczyciela zastąpił fregaty rakietowe typu Adelaide, przejmując od nich zadanie obrony obszaru powietrznego oraz walki przeciwpodwodnej. Niszczyciele typu Hobart zostały oparte na hiszpańskich konstrukcjach fregat typu Alvaro de Bazan. Ogółem wybudowano 3 jednostki tego typu: Hobart, który wszedł do służby w 2017 roku, Brisbane 2018 rok i Sydney 2020. W 2021 roku australijski premier Scott Morrison ogłosił, że Australia kupi amerykańskie taktyczne pociski manewrujące Tomahawk dla niszczycieli typu Hobart. Okręty te mają długość 147 metrów i wyporność 7000 ton. Miejsce 7. Typ 45. Niszczyciele rakietowe typu 45 to brytyjskie okręty obrony powietrznej obszaru działań floty, zaplanowane jako następcy niszczycieli typu 42. Wejście do służby w Royal Navy pierwszego okrętu tego typu HMS Daring odbyło się w 2009 roku. Podczas projektowania nowych jednostek oceniono, że potencjał przeciwlotniczy każdej z nich ma być większy niż 5 niszczycieli typu 42 razem wziętych. W rezultacie zbudowano 6 bardzo kosztownych, aczkolwiek niezwykle nowoczesnych okrętów. W konstrukcji niszczycieli zastosowano najnowsze rozwiązania w zakresie technologii stealth, które znacznie ograniczyły echo radiolokacyjne okrętu i jego emisję w podczerwieni. Dzięki napędowi elektrycznemu znacznie zwiększyły się możliwości w zakresie zwalczania okrętów podwodnych. Okręty budowane są w technologii blokowej, co w praktyce oznacza, że duże jego segmenty powstają w postaci gotowych sekcji, łączonych ze sobą w stoczni. Zasadnicze uzbrojenie okrętów stanowi 48 pionowych wyrzutni rakietowych pocisków przeciwlotniczych Aster oraz wyrzutnie dla 8 pocisków przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon. Kontrowersyjna jest decyzja o braku uzbrojenia torpedowego, w związku z tym jedyne możliwości zwalczania okrętów podwodnych zapewniają śmigłowce pokładowe. Okręty mają długość 152 metry i wyporność 7300 ton. Miejsce 6. Typ 052DL Luyang 3. Niszczyciel typu 052D to klasa niszczycieli z pociskami kierowanymi w marynarce wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Typ 052D wykorzystuje pionowy system wyrzutni VLS.
Okręty tej klasy są wyposażone w czteropanelowy system radarowy typu 346A Star of the Sea, w kodzie NATO Dragon Eye, z aktywnym elektronicznie skanowanym układem radarowym AESA. Chińskie media nieformalnie nazywają typ 052D chińską Aegis, przedstawiając go jako rówieśnika współczesnych okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych wyposażonych w ten system bojowy. W ramach klasy typu 052 istnieją dwa warianty, 052 i 052DL, którego pokład jest o 4 metry dłuższy, by pomieścić śmigłowiec Harbin Z-20. Marynarka wojenna Chin ma łącznie dostęp do 25 niszczycieli w obu wariantach. Kunming numer kadłuba 172, oddany do użytku w marcu 2014 roku, był pierwszym aktywnym okrętem tej klasy. Jednostki są wyposażone w system Multifunction Phased Array Radar, co oznacza, że mają zdolność do obrony powietrznej dalekiego zasięgu i dysponują nowoczesnymi pociskami przeciwokrętowymi. Takie niszczyciele mają długość 157 metrów i 161 metrów w dłuższej wersji oraz wyporność 7500 ton. Miejsce piąte, typ Sejong the Great. Niszczyciele klasy Sejong the Great to trzy niszczyciele rakietowe Marynarki Wojennej Republiki Korei. Konstrukcja niszczycieli tego typu praktycznie bezpośrednio wywodzi się od ich amerykańskiego odpowiednika, czyli jednostek typu Arleigh Burke w wersji Flight 2A. Zasadniczą różnicą jest tutaj znacznie bogatsze uzbrojenie, głównie w postaci pionowych wyrzutni klasy VLS. Ten fakt w połączeniu z bardziej rozbudowanym systemem łączności wpłynął na nieco większe rozmiary koreańskich niszczycieli. W 2022 roku zwodowano pierwszą jednostkę drugiej serii okrętów typu Sejong the Great. W stosunku do jednostek pierwszej serii DDG-995 jest dłuższy oraz posiada większą wyporność. Zmiany konstrukcyjne objęły maszynownię, gdzie zastosowano hybrydowy układ napędowy HEAD składający się z czterech turbin gazowych i dwóch silników elektrycznych. Dodatkowo okręt ma większą liczbę pionowych wyrzutni rakiet KVLS, które zdaniem lokalnych mediów mają być wykorzystywane do przenoszenia precyzyjnego uzbrojenia klasy woda-ziemia. Łącznie niszczyciel ma 48 stanowisk startowych wyrzutni MK-41, 24 stanowiska wyrzutni KVLS-2 oraz 16 wyrzutni KVLS-1. Okręty tego typu mają długość odpowiednio 166 metrów i 170 metrów oraz wyporność 7600 i 8200 ton. Miejsce czwarte, typ Maya. Klasa Maya niszczycieli z pociskami kierowanymi w japońskich morskich siłach samoobrony to zmodyfikowana wersja klasy Atago ze zaktualizowanym systemem bojowym Aegis i elektrycznym układem napędowym. Okręt o tej samej nazwie Maya został oddany do użytku w 2020 roku, a Haguro wszedł do służby w 2021 roku. W ciągu ostatnich 30 lat Japonia odebrała w stoczniach lokalnych 8 niszczycieli rakietowych wyposażonych w system Aegis. Pierwsze cztery należały do typu Kongo, wcielone do służby w latach 1993-98. Bazowały one na amerykańskim projekcie okrętów typu Arleigh Burke Flight 1. Ich cechą charakterystyczną był brak hangaru na śmigłowiec pokładowy. Japończycy rozwinęli projekt, czego skutkiem było zamówienie dwóch kolejnych niszczycieli sklasyfikowanych jako typ Atago, wcielone do służby w latach 2007-2008. Po nich przyszła kolej na typ Maya w służbie 2020-2021. Niszczyciele typu Maya w porównaniu do poprzedników są dłuższe 170 metrów w stosunku do 165 metrów typu Atago. Ponadto ich wyporność wynosi 8200 ton, natomiast poprzednicy 7500 ton. Miejsce trzecie, typ Arleigh Burke Flight 3. Niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke to okręty amerykańskiej marynarki wojennej, których podstawę wyposażenia stanowi zintegrowany system kierowania walką Aegis Combat System. Oryginalnie okręty te projektowane były do zwalczania radzieckich samolotów, pocisków manewrujących oraz okrętów podwodnych. W efekcie powstała konstrukcja, której przeznaczeniem jest prowadzenie operacji obrony przestrzeni powietrznej, zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz operacji uderzeniowych. Uzbrojenie obejmuje ponad 90 pocisków. Niszczyciele klasy Arleigh Burke są większe i silniej uzbrojone niż wiele poprzednich klas krążowników rakietowych. Po wycofaniu ostatnich niszczycieli rakietowych typu Spruance w 2005 roku, wszystkie amerykańskie niszczyciele w czynnej służbie należą do tego typu. Zbudowano do tej pory łącznie aż 72 jednostki tej klasy, a kolejnych 18 łodzi jest planowanych. W 2023 roku US Navy otrzymała niszczyciel USS Jack Lucas, pierwszą jednostkę typu Arleigh Burke w najnowszej odmianie
Flight 3. Zasadniczą nowością Flight 3 jest system radiolokacyjny Raytheon. DDG-125 cechuje się zwiększoną zdolnością wykrywania i zwalczania celów powietrznych, a także możliwością do obrony przed pociskami balistycznymi. Wariant Flight 3 obejmuje szereg modyfikacji projektowych, które łącznie zapewniają znacząco zwiększone możliwości. Niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke Flight 3 mierzą 155 metrów i mają wyporność 9700 ton. Miejsce drugie, typ 055. Niszczyciele rakietowe typu 055 to chińskie okręty wojenne w kodzie NATO oznaczone jako Renhai. Niszczyciele typu 055 są drugimi największymi na świecie okrętami tej klasy. Okręty wyposażone są w 112 cel wyrzutni rakietowych pionowego startu, mieszczących pociski przeciwokrętowe YJ-18, pociski manewrujące do zwalczania celów lądowych CJ-10 oraz HHQ-9 do zwalczania celów powietrznych. Konstrukcja kadłuba została podporządkowana redukcji czynnego przekroju radarowego. Zastosowano w tym celu specjalne ukształtowanie blachy kadłuba i dziobu. Osłonięto kotwicę i jej łańcuch oraz inne elementy, które mogły łatwo odbić wiązkę radarową. Budowę pierwszego niszczyciela rozpoczęto w 2014 roku. Okręt o nazwie Nanchang 101 został przyjęty do służby w 2020 roku. Nie wiadomo, ile niszczycieli typu 055 powstało, ale według nieoficjalnych źródeł będzie ich co najmniej 8. Okręty te mają służyć do osłony chińskich lotniskowców w ramach grup uderzeniowych oraz do prowadzenia działań samodzielnych. Niszczyciele tego typu mają długość 180 metrów oraz wyporność 12 tysięcy ton. Miejsce pierwsze, typ Zumwalt. Niszczyciele typu Zumwalt to klasa amerykańskich wielozadaniowych niszczycieli, w których nacisk położono na możliwość wykonywania uderzeń na cele lądowe. Projektowane i budowane były z pełnym wachlarzem technologii stealth. Koszt powstania jednostki prototypowej planowanej na 3 miliardy dolarów przekroczył jednakże w trakcie budowy 7 miliardów dolarów. Najbardziej dostrzegalną cechą charakterystyczną jednostek jest futurystyczna architektura. Z kadłubem zintegrowanym z wielościenną nadbudówką o pochyłych ścianach spełnia ona wymagania trudnowykrywalności. Okręty te są sklasyfikowane jako niszczyciele, ale są znacznie większe niż jakiekolwiek inne aktywne niszczyciele lub krążowniki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Z zadań zwalczania okrętów podwodnych, przeciwokrętowych pocisków manewrujących oraz obrony antybalistycznej nie gorzej wywiązują się jednostki typu DDG-51 Arleigh Burke, które są znacznie tańsze. Toteż US Navy stanęła na stanowisku, że jednostki typu Zumwalt nie są niezbędne. Stany Zjednoczone powinny natomiast wznowić produkcję niszczycieli typu Arleigh Burke z przeznaczeniem ich do tych właśnie zadań. Kongres przeznaczył jednak fundusze i zobowiązał marynarkę do budowy przynajmniej 3 okrętów typu Zumwalt. Pierwsza jednostka USS Zumwalt weszła do służby w 2016 roku. Okręt ma długość 190 metrów i wyporność aż 15 tysięcy ton.